mając zaledwie 6 lat, przeżyłam wielkie wydarzenie, które do dziś utkwiło mi w pamięci. U mojej rodziny w Wiesie wychowywałam do Danii, wynająłam pokój z balkonem major Sędziela pod pseudonimem Upaszka wraz ze swoją przyjaciółką Lidią Wolę. Pod pseudonimem Lala. Major pokrywał się po całej Polsce i jadąc pociągiem do gór, zobaczył Grodaniec, gdzie były tylko dwa domy i blisko lasu. Więc pomyślał sobie, że to może być wspaniała pożyczka dla nich obojga. Po pewnym czasie major zjawia się i prosi o wynajęcie mieszkania u Łazińskich. Łazińscy nie wiedzieli, co to za ludzie. Myśleli, że to są goście z Krakowa. Nie wiedzieli również, że to major Sędziela, który był poszukiwany po całej Polsce. W Wyspie Podhalańskiej był wtedy posterunek milicji na roli Kowalczykowej, gdzie codziennie służbowo i milicja jeździła na rowerach do osiedla. Pewnego dnia jeden z milicjantów przyszedł do Grodańca z dziewczyną z rodziny Bazińskich, a nikt nie wiedział, że on jest UB i w ten sposób miał okazję obserwować pana majora. Tymczasem na posterunku była już wiadomość, że major znajduje się w tej okolicy. Tylko nie wiedzieli gdzie. Za parę dni została zorganizowana obława i w czas rano o 5 obtoczyli dom i las i było słychać strzał. Obudziliśmy się i nie wiadomo było, co się to dzieje. Na pierwszy ogień wysłali swojego szpiega, który gwałtownie dobijał się do drzwi. Więc Bolesław otworzył i pyta się, co chce. A on mówi, że go upił. Żeby go ukrył, ponieważ goni go milicja. Bolesław kazał mu wyjść na poddasze i skryć się za kominem. Za moment do drzwi dobija się milicja i rozkazuje otworzyć bronią od zewnątrz, dziurawią drzwi. Chodzą, Bolesław ich puszcza, a oni mówią, gdzie ten bandyta? I zaczynają kopać i bić go w sieni Bolesława. Wchodzą do środka, na chwilę trwa ich przesłuchanie. Później wyprowadzają ich do pola i skutek kajdanki ładują ich do milicyjnych gazików. W międzyczasie zjawia się ojciec Bolesława, który przyjechał od synów z Kujach, nie wiedząc, że w Grodańcu jest aresztowany. Również go skują kajdanki i razem ze wszystkimi wiozą do aresztu do Myślenic. Bolesław miał wtedy 19 lat, a panią Lidię Lwow wiozą do więzienia do Inowrocławia. Bolesław wraz z ojcem siedzieli 3 miesiące, gdzie byli bardzo torturowani. Bolesław już przez całe życie narzekał na zdrowie. Lekarze to się bardzo dziwili, że on tak długo żył, bo miał wnętrzności nie na swoim miejscu. Na drugi dzień przyjeżdża całe auto wojska, którzy nas pilnują i kto do nas przyszedł, to żeby nikt się nie dowiedział we wsi, nazywało się to kocioł. Major Sędziela nie prosił Bieruta o prawo łaski, po prostu odmówił. W dniu 8.2.51 roku został wyprowadzony z celi w Warszawie i tylko zdążył powiedzieć do żołnierzy, z Bogiem żołnierze, a oni odpowiedzieli, z Bogiem panie majorze. Został zastrzelony kulą w tył głowy i tak skończyła się w Grodańcu tułaczka majora. Lidia Lwow została przy życiu, również ją to dużo kosztowało, bo była również maltretowana. Obecnie ma przeszło 90 lat. Osobiście spotkałam się z nią, ponieważ przyjechała do Grodańca z telewizją. Ja z nią byłam zaproszona i dużo się od niej dowiedziałam. Byłam również zaproszona na pogrzeb majora do Warszawy. Była msza święta w kaplicy, gdzie tysiące ludzi odprowadzało go na cmentarz powozki. Ludzie krzyczeli cześć dwa bohaterom. Były również przemowy ważnych osób w państwie. Major Sędziela jest pochowany w rachunku w Bacie. Dziękuję, że chcę mnie wysłuchać. Dziękujemy bardzo. Zapraszam teraz pana Zimowita.